Bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Analizy Rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc, jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych kryptowalut, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli kantoru wymiany kryptowalut wymienbitcoina.pl. Bez zbędnego gadania, przejdźmy jednak do tego, co dziś najistotniejsze, więc do analizy. I standardowo, jak zwykle, rozpocznijmy to dzisiejsze spotkanie od omówienia tego, co dzieje się aktualnie na notowaniach Bitcoina, a przyznać trzeba, że dzieje się całkiem sporo, bo tak naprawdę w piątek o poranku Bitcoin wzrasta o prawie $1400, to jest tak naprawdę przeszło 7%, więc dość wyraźna zwyżka, która sprawiła, że notowania najstarszej z walut wirtualnych powróciły w rejon wcześniej pokonanego lokalnego poziomu wsparcia. Teraz jest to oczywiście bariera oporu gdzieś w rejonie $20800 i z jednej strony wyjście powyżej tego poziomu mogłoby nam oczywiście w naturalny sposób otwierać drzwi do dalszych wzrostów, czy to w kierunku $22500, czy dalej pokonanej wcześniej linii tendencji wzrostowej będącej dolnym ograniczeniem tego równoległego kanału, czy kto wie, może nawet w rejonu $24000-$25000, więc potencjał wzrostowy, jakby nie patrzeć, byłby całkiem spory, gdyby ten obecnie testowany opór został pokonany. Warto tu jednak zwracać uwagę, że póki co on pokonany nie został, więc to jest czysto hipotetyczny scenariusz, bo przecież w każdej chwili może pojawić nam się jakaś reakcja podażowa, która przyczyni się do zmiany nastawienia rynku. I teraz, jeżeli chodzi o wydarzenia, które będą wpływały bezpośrednio na zmienność na rynku kryptowalut na przestrzeni najbliższych dni czy tygodni, to trzeba przyznać, że jeszcze we wrześniu będzie ich całkiem sporo. Chociażby 13 września opublikowany zostanie raport o inflacji w Stanach Zjednoczonych, a to jest dość istotny raport, bo tak naprawdę od niego w dużej mierze zależne będzie to, czy Rezerwa Federalna 21 września, to kolejne wydarzenie, zdecyduje się podnieść stopy procentowe po raz trzeci z rzędu o 75 punktów bazowych, czy być może tylko o 50 punktów bazowych. I teraz dlaczego odczyt o inflacji jest tak ważny? Przede wszystkim dlatego, że właśnie to inflacja konsumencka jest głównym motorem napędowym działań Fedu, bo stopy procentowe są podnoszone przede wszystkim dlatego, żeby tą inflację wyhamować, bo ona jest najwyższa od ponad 40 lat. Więc jeżeli raport o inflacji wskaże na dalszy wzrost wskaźnika albo na tylko jego symboliczne spowolnienie, no to tak naprawdę Fed będzie prawdopodobnie dalej podnosił stopy procentowe. Natomiast gdyby doszło do wyraźnego spadku inflacji, no to tu być może decydenci rozważyliby mniejszą, skromniejszą podwyżkę jedynie o 50 punktów bazowych. Na tym etapie wiele wskazuje jednak na to, że będzie to podwyżka o 75 punktów bazowych. Co za tym idzie, to są czynniki, które mogą ciążyć na rynku kryptowalut. Jest jeszcze jedno wydarzenie, którego pomijać nie można, a mianowicie aktualizacja Ethereum. Z jednej strony dotyczy to Ethereum, z drugiej strony, czyli przejście z Proof of Work na Proof of Stake, natomiast rynek kryptowalut jest bardzo silnie ze sobą skorelowany, więc można oczekiwać, że to przełoży się na zmienność również na szerokim rynku kryptowalut. Obecnie, jeżeli chodzi o Bitcoina, to odnoszę wrażenie, że być może tu mamy do czynienia z małym falstartem. Mogę się pomylić i życzyłbym tego i sobie, i Wam, i wszystkim dookoła, żebym się mylił. Natomiast jak za chwilę zerkniemy sobie na notowania innych projektów kryptowalutowych, to zauważymy, że na niewielu z nich mamy takie wzrosty, jak obecnie obserwowane na Bitcoinie. I pytanie, czy Bitcoin wystartował, a rynek za chwilę dopiero zacznie go gonić? Czy być może zmienność na Bitcoinie wzrostowa jest tylko i wyłącznie chwilowa? Na tym etapie testujemy oczywiście bardzo ciekawy techniczny poziom oporu i tutaj trzeba zwracać uwagę, że w momencie, kiedy rynek dociera do jakiegoś poziomu, nie ma znaczenia, czy jest to opór, czy jest to wsparcie,
to prawdopodobieństwo na jego pokonanie jest bardzo podobne do prawdopodobieństwa na jego odrzucenie. Czyli w momencie, kiedy rynek dotarł do tego poru, tak jak teraz, to mówienie, że na pewno przebijemy i pójdziemy dalej do góry, albo na pewno się od niego odbijemy i za chwilę będziemy spadać, to jest nic innego jak wróżenie z fusów. Nie mam magicznej kuli pod stołem, nikt nie jest w stanie tego przewidzieć. Musimy zawsze poczekać na reakcję, która pojawi się w okolicy takiego poziomu. I tak, mieliśmy 6 września spadek w rejon technicznego poziomu wsparcia w okolicy 19 tysięcy dolarów. Tam nawet rynek na chwilę spadł poniżej tych 19 tysięcy dolarów. I teoretycznie na tej świecy można było oczekiwać, że ten pułap zostanie pokonany, bo dynamika spadków była bądź co bądź całkiem spora. To był spadek o przeszło 5% w ciągu jednego dnia. Natomiast widać, że kolejnego dnia pojawiła nam się już reakcja popytowa. Podobnie było tutaj. Spadki i reakcja popytowa kolejnego dnia. Oczywiście to odbicie było korekcyjne, o tym mówiliśmy już od samego początku, jak ono się pojawiło, że pewnie będzie to tylko forma chwilowego odreagowania, po zakończeniu czego rynek wróci na ścieżkę spadków. I tak też się wydarzyło. Podobnie było tutaj. Natomiast dynamika tego odbicia wzrostowego już jest zdecydowanie większa, czyli teoretycznie mogłaby ona napawać pewnym optymizmem na przyszłość i wskazywać pewien potencjał do wzrostów, ale w mojej ocenie mimo wszystko warto poczekać jeszcze, aż obecnie testowany opór zostanie pokonany i dopiero ewentualnie, jeżeli tak się stanie, czyli jeżeli Bitcoin wybije powyżej 20 800 dolarów mniej więcej, to wtedy można by oczekiwać kontynuacji rajdu wzrostowego, czy to w rejon 22 500 dolarów, 24, 25 000. Te potencjalne zasięgi byłyby później całkiem ładne, całkiem spore, natomiast na tym etapie jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby prognozować tak wielki wzrost, bo zawsze może pojawić się przecież zaraz jakaś reakcja podażowa, która sprawi, że Bitcoin zamiast wzrastać, odbije się od tego poru, a to z kolei napędzałoby spadek przynajmniej w kierunku ostatnich doków, czyli znowu w rejon 19 tysięcy dolarów. Jeżeli chodzi o Ethereum, tu też obserwujemy test technicznego poziomu oporu, bariera 1700 dolarów. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że nawet gdyby ten poziom został pokonany, to późniejsza, dalsza zwyżka nie musi być wcale ani duża, ani długotrwała, ani jakkolwiek spektakularna, dlatego że kolejny opór mamy tak naprawdę bardzo, bardzo blisko, bo zaledwie 80 dolarów wyżej, 1780 dolarów. Bariera testowana tak naprawdę i w końcówce lipca, i później w pierwszej połowie sierpnia jako opór. Teraz być może po raz kolejny zostanie przetestowana. I teraz dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że jak spojrzymy sobie na dynamikę tego ruchu wzrostu, to owszem, 29 sierpnia ładny wzrost o prawie 9%, 7 września wzrost o 4,5%, dziś o poranku wzrost o 4,4%. Natomiast finalnie, jak weźmiemy sobie pod uwagę pewną średnią, licząc od dołka, to podbicie wzrostowe, ono nie jest wcale zbyt dynamiczne. Rynek potrzebował wielu dni, żeby odrobić zasięg 3-dniowych spadków, więc widać, że jak presja podażowa, przynajmniej na tym etapie, pojawiła się na tym rynku, no to jednak spadki były większe, czyli mieliśmy dynamiczny spadek, spokojne odbicie jako korekta. Dynamiczny spadek, spokojniejsze odbicie. Ja nie powiem, że on jest bardzo spokojny, bo powoli widać, że kupujący zaczynają tutaj nabierać rozpędu, natomiast wydaje mi się, że jeszcze jest zbyt wcześnie, żeby prognozować wielkie, spektakularne wzrosty. Być może to się zmieni, nie wiemy też, jak rynek zareaguje na aktualizację, na przejście ETH na POS, więc to też jest dość istotne, a komentarze są różne. Jedni wskazują, że rynek się załamie, inni wskazują, że rynek odleci totalnie i Ethereum oderwie się od szerokiego rynku. Jedni wskazują, że po aktualizacji Ethereum to Ethereum będzie skorelowane z obligacjami i ze złotem, a szeroki rynek zostanie skorelowany z akcjami, a inni wskazują, że to właśnie Bitcoin skoreluje się ze złotem i z obligacjami, a Ethereum i szeroki rynek pozostanie skorelowany z akcjami, więc tak naprawdę każdy ma swoje zdanie, a finalnie co będzie, to rynek tak naprawdę nam pokaże, bo to rynek weryfikuje wszystko, więc możemy mieć jakieś swoje projekcje, ale co do zasady każdy jest w stanie znaleźć argument za jakimś swoim nastawieniem. Ja uważam, że nie ma sensu za bardzo nakręcać się i stwarzać sobie w głowie jakieś sztuczne scenariusze, które mogą się wydarzyć albo nigdy się nie wydarzą. Lepiej po prostu obserwować, co dzieje się na rynku i na bieżąco na to wszystko reagować. Tak więc jeżeli już obserwujemy i chcemy reagować, no to obecnie obserwujemy test technicznego poziomu oporu, ale jest to poziom, który dzisiaj został dotknięty, w związku z czym ta dzisiejsza świeca będzie podlegała analizie dopiero po zakończeniu, czyli gdzieś dzisiaj wieczorem, w nocy, jutro rano, wtedy będziemy mogli
mogli tak naprawdę dokładnie powiedzieć, czy jest to świeca wybijająca, czyli czy rynek zamknie się powyżej 1700, a najlepiej 1800 już od razu dolarów i to mogłoby nam napędzać dalszy rajd wzrostowy, czy być może o poranku obserwujemy wzrost, ale w godzinach popołudniowych pojawi nam się dość silna fala wyprzedaży, w efekcie czego powstałaby na przykład nam taka świeca jak 6 września. Przecież 6 września też na pewnym etapie rynek wzrastał i to dość ładnie wzrastał, by później finalnie cały ten wzrost zanegować i to z nawiązką, bo dzień zakończył się ponad 3,5% spadkiem. Więc to, że teraz obserwujemy wzrost, to nie jest równoznaczne z tym, że taka tendencja utrzyma się do końca dnia. Zresztą wystarczy sobie spojrzeć, świeca z 17 sierpnia też był wzrost, był knot i spadek. Świeca z 15 sierpnia też bardzo ładny knot. I później oczywiście świeca spadkowa, więc tu trzeba pamiętać, nie interpretuje się świec, które jeszcze się nie zakończyły, bo one za chwilę mogą wyglądać zupełnie inaczej. Więc owszem, testujemy techniczny poziom oporu, ale nie można wykluczyć, że zaraz pojawi nam się tu jakaś reakcja podażowa. Jeżeli się pojawi, to ta świeca może wyglądać zupełnie inaczej. Może to być prospadkowy pin bar, który sygnalizował będzie odrzucenie tego oporu, a to z kolei otwierałoby nam drzwi do spadków, czy to w rejonu znowu 1400 dolarów, czy nawet 1250. I w mojej ocenie taki scenariusz na tym etapie wydaje się dość prawdopodobny. Jeżeli chodzi o sytuację na Binance Coinie, to tu sytuacja wygląda, przyznam szczerze, dość optymistycznie. Jest to rynek, który osunął się w okolice technicznego wsparcia 268 dolarów. Bariera testowana w maju jako wsparcie, później testowana jako opór. Tu znowu została przetestowana jako wsparcie. Widać, że 6 września rynek podjął próbę wybicia poniżej tego wsparcia, natomiast już 7 pojawiła się silna presja popytowa, w efekcie czego, biorąc pod uwagę te dwie świece, doszło nam do powstania prowzrostowej formacji objęcia hossy. Jest to formacja sygnalizująca potencjalne odrzucenie technicznego wsparcia. Tak też się wydarzyło. Wczoraj mieliśmy wzrosty dość spokojne. Dziś już mamy zdecydowanie większe, bo jest to ponad 3%. Jeżeli ta zwyżka będzie kontynuowana, w mojej ocenie notowania BNB mogłyby zmierzać w kierunku mniej więcej oczywiście 302 dolarów, tam bym wyznaczył pierwszy lokalny, bardziej lokalny poziom oporu i 330 dolarów, tam bym wyznaczył drugi, już o wiele, wiele istotniejszy poziom, w okolicy którego naprawdę może pojawić się jakaś większa reakcja podażowa. Warto bowiem zwrócić uwagę, że jest to poziom, który testowany był już od dawna, bo ja jego pierwsze testy mam wyznaczone od czerwca 2021 roku. Tu było wsparcie, tu był opór, tu było wsparcie, tu było wsparcie, tu był opór, znowu opór, więc bardzo, bardzo fajny pułap, ale nie jest to najbliżej położony poziom, bo tak jak mówię, 302-303 dolary to też jest strefa, na którą myślę, że w najbliższym czasie w przypadku Binance Coina warto będzie zwracać uwagę. Przechodząc dalej, flow. W tym przypadku, i teraz już przechodzimy powiedzmy do takiej standardowej średniej, czyli Ethereum ładnie o poranku wzrasta, BNB ładnie o poranku wzrasta, Bitcoin ładnie o poranku wzrasta, ale szeroki rynek kryptowalut jakby za tym jeszcze nie wystartował. Pytanie, czy wystartuje za chwilę, czy być może tam mamy tylko chwilową zmienność wzrostową. Mamy tutaj wzrost, owszem, 3,5%, prawie 3,5%. No i w przypadku Binance Coina, gdzie mieliśmy też wzrost na poziomie 3,5%, powiedziałem fajny wzrost, ładny wzrost. Tylko nie można zero-jedynkowo patrzeć, że wzrost o 3% jest zawsze ładny, bo możemy spojrzeć sobie na ruch i powiedzmy mieć jeden rynek, który danego dnia wzrasta o 6%, drugi, który wzrasta o 4%. I może okazać się, że ten, który wzrasta o 6% będzie małym wzrostem, a ten, gdzie wzrost jest 4%, będzie duży, bo wszystko zależy od szerokiego kontekstu. Czyli jeżeli mamy rynek, który wzrasta o 6%, ale dzień wcześniej spadał o 20 albo 20 kilka, to odbicie o 6 jest skromne, jest małe, niczym porywającym. Ale jeżeli mamy rynek, który wzrasta o 4%, a wczoraj spadał o 1, to widzimy, że to odbicie jest tutaj wyraźne. Więc zawsze liczy się szersze tło. Musimy znać kontekst i nie można zero-jedynkowo powiedzieć, że każdy ruch o 5, o 10% jest duży. Na jednym rynku będzie duży, na innym rynku będzie mały. Jeżeli chodzi o flow, to nie jest to zmienność, która jakkolwiek wykracza poza taką standardową zmienność na tym rynku. Wczoraj mieliśmy wzrost o prawie 5%, przedwczoraj o ponad 5%, 6 września mieliśmy prawie 8%, więc dzisiejszy wzrost o 3,5% nie jest na tej skali niczym nadzwyczajnym. Jest to po prostu taka średnia dzienna zmienność, na którą warto zwracać uwagę. Oczywiście ta zwyżka może być w perspektywie krótkoterminowej kontynuowana, jak najbardziej tak, natomiast opór, na który w mojej ocenie warto będzie zwracać uwagę,
Wyznaczam tutaj bariera $2.25, 2.25, bariera testowana tu jako wsparcie, tu jako lokalny opór, tu oczywiście trochę nam zabrakło, natomiast to jest bez wątpienia pułap, ewentualnie można sobie dołożyć od 2.10 właściwie, bo to też jest tu opór. Tu opór, tu wsparcie, tu opór, więc właściwie moglibyśmy od 2.10 do 2.25 sobie taką strefę oporu wyznaczyć i w mojej ocenie jest duże prawdopodobieństwo, że gdzieś w tym pułapie od 2.10 do 2.25 pojawi nam się większa presja podażowa, która z kolei mogłaby napędzać ponowny ruch spadkowy, czy to w kierunku ostatnich dołków, tutaj powiedzmy $1.70, czy kto wie, może nawet w kierunku $1.20-$1.25, więc w okolice czerwcowych dołków. Jakby nie patrzeć, potencjał byłby tutaj całkiem spory, a póki co to odbicie ono nie powala, więc ja traktuję je póki co jako formę korekty, jako formę rynkowego odreagowania. Przechodząc dalej, zerknijmy sobie na Polygon, a więc Matic. Tutaj mamy wzrost dziś o poranku o nieco ponad 4%, wczoraj było bardzo spokojnie, przedwczoraj było niespełna 3%, natomiast mamy tutaj wyznaczoną linię tendencji wzrostowej. Ona oczywiście już jakiś czas temu została pokonana. Teraz mogłaby stanowić techniczny opór. Gdyby ta zwyżka, którą obserwujemy dzisiaj, którą obserwowaliśmy wczoraj i przedwczoraj, była kontynuowana, to oczywiście rynek mógłby zmierzać teoretycznie nawet w kierunku tej linii tendencji wzrostowej albo w kierunku ostatnich szczytów, czyli w kierunku dolara i 3 centów. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że opór wysokości dolara i 3 centów to nie jest żaden przypadkowy opór. To nie jest poziom, który był testowany tylko i wyłącznie w połowie sierpnia, ale jak sobie przeskrolujemy nieco dalej, to zauważymy, że to jest jedna w ogóle z ważniejszych stref na tym rynku. Ona była testowana jako opór już tak naprawdę w kwietniu, na przełomie kwietnia-maja 2021 roku. Później była testowana jako wsparcie, jeszcze raz jako wsparcie, tu była testowana jako wsparcie, tu znowu była testowana jako wsparcie, tu jeszcze raz i później tutaj dwa testy jako opór. Więc bardzo, bardzo fajny poziom cenowy, na który bez wątpienia warto będzie zwracać uwagę. Do tego wszystkiego, jeżeli weźmiemy pod uwagę dynamikę tego ruchu spadkowego i dynamikę tego ruchu wzrostowego, no to okaże się, że prawdopodobnie może to być impuls, a to być tylko korekta, po zakończeniu której notowania Matic mogły powrócić czy to w rejon 74 centów, czy ewentualnie osunąć się niżej nawet w kierunku 61 centów. Więc o ile krótkoterminowo faktycznie dostrzegam pewien potencjał do wzrostów, o tyle dopóki rynek nie wybije powyżej dolara i 3 centów, to ostrożny byłbym z prognozowaniem albo z wygłaszaniem takich tez, że to już jest koniec w ogóle wyprzedaży i teraz Matic już rozpoczyna kolejną hossę i za chwilę będziemy mieli nowe ATH. Uważam, że dopiero ewentualnie po przekroczeniu dolara i 3 centów można będzie tutaj prognozować większe wzrosty, przy czym większe nie mam od razu na myśli nowego ATH, ale na pewno optymizm na rynku pojawiłby się zdecydowanie bardziej wyraźny. Idąc dalej, ADA. Nasza popularna ADA, a więc Cardano. Projekt, którego analizę delikatnie albo nawet dość mocno zmodyfikowałem, bo sporo się tutaj pozmieniało. Zamiast horyzontalnych poziomów wyznaczyłem dwie linie tendencji, w efekcie czego powstał nam trójkąt równoramienny. Widzimy, że rynek odbił się już z końcem sierpnia od linii tendencji wzrostowej będącej dolnym ograniczeniem tego układu. Obserwujemy sobie spokojny rajd wzrostowy. Mieliśmy przedwczoraj wzrost o niespełna 4%, dziś o poranku mamy o ponad 3%. Gdyby ta zwyżka była kontynuowana, to teoretycznie rynek mógłby zmierzać oczywiście w kierunku linii tendencji spadkowej, czyli w okolice 56 centów mniej więcej. Tam ona przebiega i to jest górne ograniczenie tego układu, ale nie jest to najbliżej położony poziom oporu, na który warto będzie zwracać uwagę, bo bliżej położony poziom oporu mamy w rejonie 54 centów. Tu był testowany jako opór, tu był testowany jako wsparcie. Tu jako opór, tu jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Więc tak naprawdę 54 centy. To jest jedna z ciekawszych stref, jeżeli chodzi o horyzontalne poziomy. I dalej kolejny pułap mniej więcej 56 centów. To oczywiście zależy od dynamiki ruchu. Tam przebiega nam linia tendencji spadkowej, będąca górnym ograniczeniem tego trójkąta, który tutaj mamy. Idąc dalej, SKL, a więc Scale Network, projekt, który dość ładnie zyskuje, bo dziś o poranku mamy 5,5% wzrostu, wczoraj było 1,5%, przedwczoraj było prawie 5. Natomiast jak spojrzymy sobie nieco szerzej, to zauważymy, że to jest projekt, którego kurs już od tak naprawdę 20 sierpnia utrzymuje się w trendzie horyzontalnym. Mamy taką klasyczną konsolidację. Były spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, spadki. Teraz znowu mamy wzrosty. Dolne ograniczenie tego układu wyznacza nam wsparcie w wysokości 4,5 centa, czyli 0,045. Górne ograniczenie 5,3 centa, czyli 0,053. I tak naprawdę dopiero ewentualne wyjście powyżej tego oporu mogłoby nam napędzać dalszy rajd wzrostowy, przy czym zasięg dla takiej zwyżki byłby dość mocno ograniczony, bo dwa kolejne opory ja mam zlokalizowane odpowiednio w wysokości 6,1 centa i 7,5 centa, więc to nie są jakieś gigantyczne
przestrzenie od oporu do oporu. Wydaje mi się, że są one nawet relatywnie małe, ale bądź co bądź, to są poziomy, na które warto będzie tutaj w najbliższym czasie zwracać uwagę. Pytanie tylko, czy przypadkiem w rejonie tych 5,3 centa, czyli w okolicy górnego ograniczenia tej konsolidacji, którą tutaj naruszowo mam zaznaczoną, nie pojawi nam się zaraz znowu jakaś reakcja podażowa, tak jak miało to miejsce, czy to w drugiej połowie sierpnia, czy też w pierwszej połowie września. Jeżeli tak się stanie, no to oczywiście znowu mogły być spadki nawet w kierunku lipcowych dołków, czyli nawet w kierunku 4 centów. Krótkoterminowo oczywiście pewne podbicie wzrostowe jest możliwe, no bo tu potencjał do takiego wzrostu, jakby nie patrzeć, jeszcze mamy, więc myślę, że można to traktować dość poważnie. Pytanie tylko, co wydarzy się w okolicy tego poru, bo on już jest bardzo, bardzo blisko. Idąc dalej, GRT, a więc The Graph, projekt, którego kurs także może w perspektywie krótkoterminowej zyskiwać. Mamy wzrosty dziś o poranku o prawie 5%, przedwczoraj było to ponad 6%. Natomiast zbliżamy się nieuchronnie do technicznego oporu, jest to bariera w wysokości 11,6 centa. Poziom, który był testowany już w połowie maja jako wsparcie, później był testowany jeden, drugi, trzeci raz jako opór, znowu jako wsparcie i jeszcze raz jako opór, więc bardzo, bardzo ciekawa strefa. Ewentualnie, gdyby ona została przebita, to kolejny opór mamy w wysokości 13,2 centa i dalej dopiero w rejonie 15 centów, więc to są te poziomy, na które w mojej ocenie warto będzie w przypadku notowania The Graph zwracać uwagę, przy czym nie zdziwię się wcale, jeżeli już w okolicy najbliższego poru pojawi nam się jakaś reakcja podażowa i rynek powróci na ścieżkę spadków, osuwając się nawet w okolice lipcowych dołków, czyli tak naprawdę nawet poniżej 9 centów. Przechodząc dalej, weźmy na tapet sobie to, co dzieje się aktualnie na notowaniach IOTY. Tu też, zresztą jak na szerokim rynku kryptowalut, przedwczoraj wzrost o prawie 6%, wczoraj dość skromnie, dzisiaj o prawie 4%. Jeżeli ta tendencja będzie kontynuowana, to oczywiście notowania IOTY mogłyby zmierzać w kierunku 31 centów. Tam mamy najbliżej położony istotny poziom oporu, na który warto zwracać uwagę. Bariera była testowana już w drugiej połowie czerwca, tu raz jako opór, drugi raz, trzeci raz, później jako wsparcie, znowu jako opór i być może za chwilę po raz kolejny jako opór zostanie przetestowana. Natomiast póki co te wzrosty nie wyglądają jak początek nowej wielkiej hossy, po prostu przypominają pewnego rodzaju chwilowe odbicie, więc o ile w perspektywie krótkoterminowej faktycznie można oczekiwać wzrostów, o tyle w perspektywie dłuższej wydaje mi się, że jeszcze jest zbyt wcześnie na taki hurra optymizm. Idąc dalej, zerknijmy sobie na notowania DAO Maker i tu też sytuacja no, nie wygląda optymistycznie. Możemy nawet sobie spójrzmy tak, przybliżmy to wszystko, to będzie bardziej czytelne. Mieliśmy bardzo dynamiczny spadek tak naprawdę w drugiej połowie sierpnia. Rynek runął z poziomu 2,42 do poziomu 1,65 dolara. No i tu pojawiło się pewne odreagowanie. Natomiast warto zwrócić uwagę, że rynek raczej porusza się bokiem, a jeżeli pojawią się jakieś próby odbicia wzrostowego, to zazwyczaj kończą się po prostu z bardzo szybką rewizją przez rynek i mamy ogromne knoty. Na większości świec mamy bardzo duże górne knoty, co świadczy o tym, że oczywiście pojawiały się tutaj pewne presje popytowe, reakcje popytowe, które próbowały napędzić wzrost, ale te reakcje popytowe bardzo szybko zderzały się ze ścianą. Pojawiały się reakcje podażowe, które cały ten optymizm gasiły jak peta, w efekcie czego bardzo szybko to zostało niwelowane i po tych wzrostach zostawały nam na świecach tylko i wyłącznie knoty. Bardzo chyba największy knot tutaj mamy z 6 września, on był olbrzymi, ale 7 września też był knot, wczoraj też był knot, więc tak jakby to był ruch spadkowy, to jest forma korekty. Oczywiście doszło już tutaj do retestu wcześniej pokonanego bardzo lokalnego poziomu wysokości 1,90 dolara. Tu wsparcie, tu opór. Jeżeli faktycznie potwierdzi się, że to jest tylko forma korekty, to w mojej ocenie notowania DAO Maker mogły powrócić czy to w kierunku 1,65 dolara, bądź nawet osunąć się poniżej tego pułapu i zmierzać, kto wie, może nawet w kierunku czerwcowo-lipcowych doków, czyli w kierunku $1,23, czyli dolar plus VAT. Idąc dalej, Compound. W tym przypadku odbiliśmy się 3 dni temu od technicznego wsparcia w wysokości $44. Bardzo fajny pułap, testowany kilkukrotnie jako wsparcie. Przedwczoraj mieliśmy wzrost o ponad 9%. Wczoraj oczywiście bardzo spokojnie, dziś o poranku wzrost o 4,5%. Jeżeli ta zwyżka będzie kontynuowana, to najbliższy opór, na który w mojej ocenie na notowaniach Compound warto będzie zwracać uwagę, mamy w rejonie $55 i mniej więcej 50 centów i to na niego warto zwracać uwagę. Bariera testowana już w połowie maja jako wsparcie, testowana w końcu maja, z początkiem czerwca, później była testowana jako opór, znowu jako wsparcie i tu znowu jako opór.
więc wydaje się, że jest to pułap dość ciekawy, pułap, w okolicy którego być może znowu pojawi nam się jakaś większa reakcja podażowa, natomiast krótkoterminowo myślę, że potencjał wzrostowy właśnie do pułapu 55-50 możemy tutaj mieć. No i na koniec tego dzisiejszego spotkania spójrzmy jeszcze sobie na Pax Gold, projekt, który omawiamy chyba po raz pierwszy notabene, przynajmniej ja omawiam go w nagraniu po raz pierwszy. Jest to rynek, który odbił się 3 dni temu od technicznego wsparcia w okolicy 1690 dolarów. Ciekawy poziom, bo jest to poziom, który był testowany już tak naprawdę w marcu i to dwukrotnie, w marcu ubiegłego roku, później był testowany w lipcu tego roku i też oczywiście od początku września jest to bariera testowana. Pojawiła nam się tutaj przedwczoraj bardzo ładna reakcja popytowa, wzrost, ktoś powie wzrost o 1%, czyli mało, ale zależy od rynku. Tutaj ten 1%, no, wygląda dość tak naprawdę znacząco, jeżeli chodzi o odbicie. Wczoraj mieliśmy mały spadek, natomiast dziś o poranku znowu pewne wzrosty są tutaj kontynuowane. Jeżeli ta tendencja będzie trwać, to w mojej ocenie notowania Pax Gold mogłyby dotrzeć nawet w rejon 1750 dolarów. Tam mamy wyznaczony techniczny poziom oporu, natomiast nie oczekiwałbym tutaj jakiejś spektakularnej, wielkiej zwyżki, bądź co bądź, jakby nie patrzeć, póki co ta presja podażowa jest tutaj jednak całkiem spora. Też trzeba brać pod uwagę ujemną korelację z dolarem. Dolar jest bardzo silny i być może będzie jeszcze silniejszy. No chyba że raport o inflacji zaskoczy, chyba że Fed swoją decyzją monetarną zaskoczy. Na tym etapie coś takiego nie jest brane pod uwagę, ale rynki nie raz i nie dwa pokazywały, że potrafią zaskakiwać. Niemniej jednak, jeżeli weźmiemy pod uwagę obecnie znane dane, no to można oczekiwać, że to odbicie wzrostowe na szerokim rynku kryptowalut finalnie może okazać się forum korekty, więc o ile w perspektywie krótkoterminowej uważam, że faktycznie zwyżka może być kontynuowana, o tyle w mojej ocenie jest zbyt wcześnie, żeby prognozować wielką hossę i powrót na ścieżkę wzrostów. Być może będziemy musieli na to poczekać, przynajmniej w mojej ocenie jeszcze trochę, czyli ja szacuję, że jeszcze kilka miesięcy i szacuję, że taki dołek na rynku kryptowalut mógłby zostać osiągnięty gdzieś z końcem tego, początkiem przyszłego roku, więc jeszcze kilka miesięcy tutaj trzeba będzie prawdopodobnie na to poczekać, ale oczywiście mogę być w błędzie, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, wy swoim podzielcie się z kolei w komentarzu. I w komentarzach dajcie nam też znać oczywiście o tym, jakie projekty, jakie kryptowaluty chcielibyście, abym przeanalizował dla Was w przyszłym tygodniu. Także ja za dziś serdecznie oczywiście dziękuję. Jeżeli ktoś z Was jest z okolic Warszawy, jest z Warszawy albo po prostu wybiera się na konferencję Cryptoverse do Warszawy dzisiaj, do Kinoteki, to ja tam będę, więc też serdecznie zapraszam, wpadajcie, zbijemy sobie piątkę, porozmawiamy, będzie Patryk, będzie Janusz, z tego co wiem, także spora część tak naprawdę ekipy Kryptoraportu będzie tam na miejscu, będzie można porozmawiać, zbić piątkę i pogadać. Także trzymajcie się. My w kolejnej analizie słyszymy się oczywiście standardowo, czyli w poniedziałek, środę i piątek w przyszłym tygodniu punktualnie o godzinie 10. Trzymajcie się. Cześć.